Witam Was serdecznie. Dziś powiemy sobie o różnicach, jakie występują w Ursusach ciężkiej serii 1634 oraz 1934 zapraszam do oglądania. Zacznijmy od najistotniejszych różnic między modelami. Pierwsza różnica. Ursus 1634 posiada 6-cylindrową jednostkę napędową o mocy 155 koni mechanicznych a 1934 6 cylindrów o mocy 190 koni mechanicznych. Różnica spowodowana większą pojemnością silnika. Druga różnica to skrzynia biegów. Ursus 1634 posiada 12 biegów do przodu i 6 do tyłu, a 1934 16 do przodu i 8 do tyłu. Trzecia różnica. Ursus 1634 posiada podnośnik o łódźwigu 5500 kg, a 1934 7200 kg. Czwarta różnica. 1634 posiada zbiornik paliwa o pojemności 170 litrów, a 1934 jest 355 litrów. Piąta różnica 1634 posiada 5 wyjść hydrauliki zewnętrznej, natomiast 1934 już 11 wyjść hydrauliki zewnętrznej. Szóstą różnicą jest inna waga traktorów. 1634 waży 5190 kg bez obciążników, a z obciążnikami 6300 kg. Natomiast 1934 6180 kg bez obciążników, a z obciążnikami 8165 kg. Siódma różnica to blokowanie mechanizmu różnicowego: 1634 jest mechaniczna, natomiast 1934 jest hydrauliczna. Ósma różnica inny rodzaj kabin oraz ich wyposażenie. Dziewiąta różnica inna maska, oświetlenie, ogólne zmiany wizualne. Różnic jest jeszcze więcej, ale powiem w skrócie, czym się jeszcze różnią: zużyciem paliwa, innym tłumnikiem, inną turbiną, inne filtry. Obudowa mostów czy skrzyni biegów, inne wymiary. Dodam, że między nimi był jeszcze Ursus 1734. Jak będziecie chcieli, opowiem coś o nim w osobnym odcinku. Tyle z mojej strony. Jeżeli czegoś nie powiedziałem, a zostało zmienione, dodane, to możesz napisać w komentarzu. Jeżeli nurtujecie problem, co zmieniło się w danym modelu, możesz również napisać w komentarzu, postaram się odpowiedzieć. W kolejnym odcinku z mojej strony dziś na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, będzie mi bardzo miło, bo taka serika Wam się bardzo podoba. Już niedługo kolejny odcinek, więc do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!